Dzień dobry. Największymi producentami orzechów kokosowych na świecie są Indonezja, Filipiny oraz Indie. Mąka kokosowa to produkt uboczny powstający w procesie otrzymywania mleka oraz oleju kokosowego. Po odciśnięciu oleju i mleczka kokosowego pozostają kawałki miąższu, które po wysuszeniu są mielone na mąkę. Początkowo była ona wykorzystywana jako dodatek do paszy dla zwierząt. Ale ze względu na wysoką zawartość błonnika oraz potencjał zdrowotny stała się ważnym produktem spożywczym. Mąka kokosowa posiada neutralny, lekko słodkawy smak oraz delikatnie orzechowy zapach. Ma dużą higroskopijność, czyli zdolność do pochłaniania wody. Dlatego przygotowując ciasto z mąki kokosowej należy dodać 2 razy tyle wody co do mąki pszennej. Odpowiednikiem jednej szklanki mąki pszennej jest 1/4 szklanki mąki kokosowej, czyli około 40 gram. Właśnie taka proporcja zapewni właściwą kleistość masy. 100 gram mąki kokosowej zawiera aż 35 gram błonnika pokarmowego, około 19 gram białka, 23 gramy węglowodanów oraz 13,5 gram tłuszczu. Dzięki bardzo wysokiej zawartości błonnika mąka ta zasługuje na miano żywności funkcjonalnej. Posiada ona niski indeks glikemiczny, który wynosi 35, stąd może być korzystna dla osób chorych na cukrzycę. Dla porównania indeks glikemiczny mąki pszennej jest ponad 2-krotnie wyższy i wynosi 85. Jako produkt bezglutenowy nadaje się także dla osób z celiakią lub alergią pokarmową, przy czym stosunkowo niskiego przyrostu stężenia cukru we krwi, występującego po spożyciu produktów z dodatkiem mąki kokosowej, można dopatrywać się także w ich konsystencji. Potrawy wzbogacone o błonnik kokosowy są stosunkowo gęste, przez co bywają wolniej jedzone, co sprzyja odczuwaniu sytości. Mąka kokosowa ma także działanie przeciwnowotworowe, poprawia też profil lipidowy, obniżając poziom cholesterolu całkowitego. Może być stosowana do wyrobu ciast, naleśników lub pieczywa, dodatkowo nadając im egzotyczną kokosową nutkę. Może także służyć jako zagęszczacz do zup, sosów lub dodatek do koktajli, płatków śniadaniowych i deserów.